Hania, jak się czujesz przed lotem? Najbardziej martwi mnie to, że kompletnie mam walone, jeszcze nie wiem, co się dzieje. Mam moją różową walizkę. Mam Erykę. I mam już nasz samolot. Będziemy lecieć. Yes. We will fly far away. Russian accent. Czekaj, pokażę wam, co się na razie dzieje. Jak to zrobić? Nie, chyba się nie da. To muszę tak zrobić. Wszystko jasne. Na razie jesteśmy tu. Dostaliśmy herbatę i wodę. I mamy dowody, że ziemia jest płaska. Jest i on. Przytrzymali cię? Daje pani ten kartę, jak to się nazywa, Boże? No, bo ten boarding pass, ta pasa jakiś tam na kartę. Właśnie na takiego dziwaka. I daje mi tylko w końcu... Dowód też potrzebuje. Sam dowód, znaczy samo to. I tego w boarding pass w ogóle nie patrzyła. No bo na dowód chce tylko. Ale tak. Dałeś jej? Tak. Przepuściła cię? Inaczej by mnie nie przepuściła. Nie wiem, może na ładne oczy. Jest taka pogoda, siekiera po prostu, w sensie, że pięknie. Ale jest idealnie. W sensie, że naprawdę pięknie. My się teraz przebraliśmy oboje, siedzimy na luzaka. Cieplutko, niesamowicie ciepło. Super. Płaszczę już w tych, już w walizkę. Tak przyjemne powietrze jest. Niesamowicie, 1 marca to jest normalnie jak nasza wiosna. Ach, ekstra. No. Hello. Wszystkie wrażenia związane z lotem i początkową fazą były super, w ogóle jakieś tam widoczki? Turbulencje. Były widoczki. Turbulencji było mało, a nie miało być więcej. Erik jest zawiedziony, że nie ma turbulencji. A czy chodziło mi, żeby tak zobaczyć nawet jak to jest, no o to chodzi, ale no, nie domyślam się, żeby to był dobry znak, ale już jesteśmy. Erik lubi, jak generalnie trzęsie samolotem i jak jest, no, najgorzej jak może być. Wszyscy umierają ze strachu, wypadają maski tlenowe, Erik jest zachwycony wtedy. Nie ma podróży bez pewnej dozy ryzyka. Psychol! Psychol! Ja z tym wariatem pojechałam na pół roku do obcego kraju. To ja idę sobie, dobra, ja sobie już... Dobranoc! No, jesteśmy styreni w sumie. No. Ale pogoda jest niesamowita, czy po prostu... Ale jest przyjemnie. Jest jak w lato, niesamowicie, niesamowicie. Kurczę, ale jak to będzie w lipcu gorąco. No. Umrzemy, oficjalnie tak umrzemy. Mówiła, no. Że kremiki to jest officially... Masz krem? Mam. Ja nie mam. Ale taki niesłoneczny będzie. No ale słoneczny, no. Taki typowo słoneczny, w sensie, żeby się to nie kupimy. Popalić. Żeby oszczędzić pieniądze, stwierdziliśmy, że pojedziemy komunikacją miejską chorwacką. Okazało się, że to jest ich chodnik. Cały. Cała szerokość, my tu nie zmieścimy walizek. A przystanek jest, słuchajcie, tam. I my jakimś cudem musimy przejść tędy. A tu nie ma żadnego, nie wiem, chodnika, pasów, nie wiem. Szanuję mentalność. Ale mają niebieski hydrant. Chociaż tyle. Okazało się, że jesteśmy głupi, on też, bo tu były pasy. W sensie, no niepotrzebnie szliśmy tam, gdzie miały być auta, a nie ludki. Ale poza tym... Całkiem nieźle nam idzie. Autobus się spóźnił już 10 minut, więc to jest jak w Polsce. Żadnych zmian. Nie, to czuję się jak w kraju, naprawdę. Stochociu to i mogu, kusłonka. Stochociu to i mogu. Tak, dokładnie to zrobimy teraz. Mamy, słuchajcie, country kanapkę jakąś lokalną i Big Maca. I sprawdzimy, czy to ma wszystko ręce i nogi. I sos curry, wiesz, pokaż sos curry. Zanim otworzysz! Czy my coś takiego mamy? W ogóle nie mamy takiego czegoś. Otwieraj sobie. Dziękuję. A ketchup wziąłeś? Lokalny? Nie, wiesz co, za ketchup ktoś płaci. Płaci się za nie ketchup? Nie ma darmowego. Jest tak, że cokolwiek bym chciał dobrać, ketchup czy coś, to płacę. Czyli do frytek lub... Tak. Dobra, wszystkie jak nasze. Chociaż? Wow. Pachnie jak curry. To jest sos słodko-kwaśny, tylko dosypali trochę curry, takiej przyprawy. Po szósty. Ale frytki lepsze niż nasze. Frytki lepsze. Country kanapkę. Ja jem Big Maca. Dobra. W celach porównawczych, ponieważ jestem znawczynią Big Maców polskich. Zobaczmy. Ocenimy. Ja lepiej składałam. Słodko wygląda jak Big Mac.
No, wygląda jak... Na porównanie, country kanapka, która wygląda trochę jak wieśmę, ale ma sos i mi się. Mięso lepsze. Mięso totalnie lepsze. Reszta taka sama, ale mięso lepsze. Dobra, a twój? Spróbuj. To jest jakiś sos chrzanowo. Mi to wygląda na wieśmaka. Ten sos ziemniakowy jest słodszy, a ten jest taki bardziej... Seksuki? Co? Wow. To jest wieśmak. To jest wieśmak? Tylko mięso jest inne, ale sos jest identyczny. Dobra, słuchajcie, że tak powiem, to samo. Ale trochę lepsze frytki, na pewno lepsze. Jeszcze mają jakieś szalone knapki inne. Ale nas nie stać. Dowalone. Nie stać nas. Szło za dobrze po prostu. Miesiąc temu kupiłam bilet na autokar z Zagrzebia do Szybeniku. Miesiąc temu. I od miesiąca ja ten bilet jakby miałam. I w ogóle nie zwracałam uwagi. Aha, przyjechaliśmy właśnie na dworzec autobusowy w Zagrzebiu. Podchodzimy do... Erik podszedł do faceta kierowcy. I dzień dobry, bo my tu mamy taki bilet. A facet powiedział, ale tego autokaru nie ma. Odwołany. A ja co? A Erik co? Dzwonię do gościa z tej firmy, co zamawiałam i mówię, halo, jak to jest, że nie mamy tego biletu? A że do mnie przy pani, co pani mówi? Miesiąc temu pani odwołaliśmy ten bilet, miesiąc temu pani zwróciliśmy pieniądze i miesiąc temu pani wysłaliśmy maila, że jest anulowany. Ja do niego, nie dostałam za tego w ogóle kłócę się z nim, że o co mu chodzi, że absolutnie nie, w żadnym wypadku. On mówi, niech pani sprawdzi, sprawdzam, dobra, faktycznie wysłał, nie zauważyłam. Znaczy maila nie dostałam, ale hajs zwrócili. No i czekamy na kolejny autokar 2,5 godziny i będziemy na miejscu po północy. Siedzimy sobie w tej kawiarence przy dworcu. Wszyscy siedzą i palą. Kawiarenka wygląda jak za takich czasów, wiecie, starych perylowskich. Za moich czasów. No a tu jest dworzec autobusowy. Hop. Musimy czekać 2,5 godziny, więc chyba zostawimy walizki i pójdziemy na spacer po Zagrzebiu. Pierwsze, na co zwróciliśmy uwagę razem z Erikiem, to fakt, że wszystkie auta są czyste. Ale poza tym, słuchajcie, no Polska, tylko że mają różowe słuchawki w telefonach. Mam mojego króliczka, mam mojego Eryczka. Jest sympatycznie. To jest normalnie park na Żoliborzu, w sensie naprawdę. Powietrze sympatyczne. Czekaj, idę bliżej do ciebie. Powietrze sympatyczne, drzewka ładne, spokojnie. Widzimy sobie tutaj. Pani jak, w tramwaju jak w domu. Nam chciała pomóc. Pani w tramwaju z Bangladeszu nam chciała pomóc. O. Kochani są. I pojedziemy z Afriko autokarem, jeżeli się uda. Słuchajcie, studenci na wakacje. Tak będzie. No, czekaj, fajnie. Czekaj, zwrócili za to. Całkiem niebrzydko. Czy tu wszystko widać? To jest centrum Zagrzebia. Kotek, nie uciekaj ode mnie! Nie uciekaj! Hello water, you're so colorful. So colorful. Udało się. Są takie jaja, że ja nie mogę. Generalnie miesiąc temu, bo będę mówić tak bardzo blisko, miesiąc temu, albo wiem, pokażę w Amerykę. Hello, da, Dmitry. Miesiąc temu kupiłam bilety i zapłaciłam za nie 25 euro. I oddali mi ten hajs. I teraz przychodzimy i mówimy, te bilety to są ważne, a oni mówią, no dobra, spoko, to jedźcie. I jedziemy z Afriko. Z miejsca wydarzeń. Uwaga. Dotarliśmy. Przeżyłam koszmar. Nie mam siły o tym mówić, ja muszę iść do psychologa jakiegoś.
no masakra, po prostu facet jedzie gdzieś po ciemku, zatrzymuje się z jakiejś dupy na środku pola, część ludzi wychodzi, część zostaje, nikt nic nie mówi, nie wiemy gdzie się zatrzymujemy, nie ma żadnego spisu przystanków, jedziemy po prostu jak dwójka dzieci przewożonych, jak niewolnicy, po prostu... ale jesteśmy. Jesteśmy. Jest północ jakoś. I jesteśmy na miejscu. Ładnie, ładnie tu. Ale... to nie było tego wart. Za 10 minut północ. Za 10 minut północ, tak. Jesteśmy już w Szybeniku. I znalazłam... City Kebab. Dobra, nasza ta lokatorka, nie lokatorka, tylko nasza landlordka nam przyjedzie po nas autem, bo się z nas śmieje, że jesteśmy zgubieni i w ogóle, i że Uber tu nie działa w zimę. Tak powiedziała, że Uber not works in winter. A my tak, jaka zima, jest ciepło. To jest kurne wiosna, lato, spokojnie, ale nie, w zimę nie działa Uber, więc... dobra, poczekamy. Starym Oplem nas przywiezie. Czyżby to był już nasz apartamencik? Czyżby to był Eryk w naszym apartamenciku? Czyżby to była nasza kuchnia w naszym apartamenciku? Czyżby tam były schody na górne piętro naszego apartamenciku? Czyżby to była kanapa, na której właśnie siedzę i mój króliczek też? Czyżby to były nasze walizki? Jak najbardziej tak.